Siema, ze strony Towyga 269 odcinek z 7. Nagram późno, więc z tyłu jest puścione łóżko po prostu. Nadzieję, że tym trochę pójdziemy pokopać te. To muszę tak zrobić. Fateka tam to będziemy robić w takim stylu, że po prostu tam koble będziemy mieli, ale. Pewnie tam będziemy musieli pójść jeszcze. Czy że tam będziemy na dół teraz musieli zejść. Żeby Tom jak to się nazywa? Kurna, skupiłem wątek, nie fajnie. O, po żelazo. My nie mamy żelaza. I tym jest problem, że nie mam żelaza, to nie mam jak zrobić. Jeszcze mam tego Zooboxa takiego, który naświetla mnie niby. Mieć barwę zimną, bo mam barwę ciepłą w żarówce i mnie to przeszkadza, że kamerę tam ustawi sobie, to tam nie jest problem, ale dziwnie to wygląda pod względem tego, że jest ta barwa taka inna, więc chcę to zmienić na pewno. Więc co zrobimy? Myślę, że to będzie fajnie, jak tutaj przyciągniemy i tak dalej, ale chcę wykopać. Przy okazji, jak będę kopał żelazo, to przy okazji będziemy tam. Czy teraz będzie najwięcej odcinków spędzimy nad kopanie, nad spędzeniem ekspiarki czasu. Mam nadzieję, że mało zużyjemy czasu. Maybe, mam nadzieję po prostu. To jak chyba mówię, to nagle 23:44 chyba zacząłem, czy 5 nagrywać. To jest trochę taka późna godzina, bo jest pranie, a mama teraz nie włączy po prostu pralki, więc no, I guess, nagram jeden odcinek. Pewnie tak z rana nagram ostatni. Jak. Nie wiem, czy następnego dnia nie wiem, jakim ja wzrostem. Trochę na hardcora. Powiedziałem. Nie wiem po prostu, jak w tych odcinkach, takich odcinkach. Czyli po prostu, jak wyjdzie mi niedziela. Tak, że. Czy usiądę. Dobra, ponagrałem to tyle. Nie wiem. Ja niestety nie wiem. Nie wiem, jak to wyjdzie w tych czasach. W tych czasach, bardziej w tych dniach, w których chcę to robić wszystko. Bo to jakby trochę zależy ode mnie, ile mam czasu, ile sobie mogę poświęcić czasu, powiedzmy, na to nagrywanie. W jakim stopniu mogę sobie ponagrywać i tak dalej. To są te wszystkie pierdolone rzeczy. Czy sam mogę tam tego następnego dnia ponagrywać i tak dalej. To są te takie przyziemne rzeczy, które muszę jeszcze chcę. Żarówki są, będę miał w poniedziałek. U mnie po poniedziałek pojadę sobie odbiorę, bo już zapłaciłem je przez internet zakupiłem. Tylko odbiorem osobistym po prostu. Nie, to tam stąd. Jakoś nie będzie mi przeszkadzało, jak są otwarte jeszcze. Hej, to wszystko zaczyna rosnąć i tak mówimy, że wrócimy te. W marcu tak dalej. Nie wrócimy, bo zaczynam znowu zakręcia po prostu rosnąć. Nie takie, okej. Mówię na rząd, że tak wrócą uczniowie. Maksymalnie to maturzyści i chyba ósme klasy, jak tak, bo czy szkoła średnie wrócą, to wątpię, bo chyba, bo tak. Trochę mi brakuje już szkoły, ale nie wierzę, że my wrócimy w ogóle tak szybko. Że tak będzie trochę czekania jeszcze w tym takim, że dobra, nie w tym tygodniu, ani niczym, tylko takie następne miesiące. Tak nie. Miesiące. No. To się wepsnie potem tutaj. Ale czy ty możesz mi dać święty spokój, zombie? Elo. Aha. Okej. Ja wychodzę sobie, ja ci tam nie potrzebuję w swoim rozpisce zabijania albo po prostu. Czy nie jesteś u mnie uwzględniony, panie zombie? Mam nadzieję, że dużo w jakimś czasie zrobię tych rzeczy. Powiem tak, dużo rzeczy. W jakim ja czasie w ogóle coś zacznę robić? Bo ja się tak mówię, a nie robię. W sumie. Nie, niektóre rzeczy tam już robię, to tam nie jest tak źle, ale
Mało jeszcze rzeczy robię. Wiem tylko, jakie ja jeszcze mam plany w swojej głowie, to takie pół na pół. Świat mi zauważy, mówiłem. Tarcza ma jedno wytrzymanie, nie, dwa wytrzymać, bo jeszcze nie zakryłem się tam jakby. Dobra, zabijemy je, coś tam porobimy jeszcze. Tam podbudować, podbudujemy to nie, bo muszę pójść pokopać tego kobla, bo 31 kobla. To nie starczy tak względem tego ile chcę, a mamy za 2 dni 60. 10 dzień i 40 dni zabraknie do naszego setnego. Ale setny setnym, ale jak ja będę setny setnym. Po prostu nie wiem jak to wyjdzie w planie. No ja się nie musiał podpalić. Okej. To było dziwne. Au. Au. Ty, sniper. Czemu tylko w ogóle nie trafiłem? Jeszcze mi pada zbroja. I w tym... Jak ja go miałem w ogóle trafić? Jeśli... No, dobra. Minecraft, po prostu Minecraft. Ja nie powiem. Jeszcze mam zamiar. Zamiar. Mówię do wdowie. Wdowę pewnie niedługo będę miał też. Tak. No tak w Minecrafcie, bo niby nie wszedłem tutaj, dziękuję. No i przycina mi w jakimś stopniu, bo już no trochę mocno po prostu ten zjeżdżam stopniu, że już nawet to 100 mi spada. A jakie mam rendery? Dam do powiedzmy na 10, pewnie już. To mi spadałem z procesora, bo to nie jest nadwina tego mojego. Mojej karty nawet, a myślałem, że wcześniej to będzie karta taka. A cóż, to nie tym razem. Bardziej, myślałem, że to będzie karta, że no dobra, słaba karta w takim stylu, a no cóż, myliłem się. To jest jednak wina procka. W normalnym świecie procka wina. Myślałem, że tam nie zestakowało się, dobra. Tutaj to stąd bierzemy. To znowu się na 8 wylewa. I tutaj musimy tak, znowu dać tabliczki. I tutaj znowu woda. Tutaj będzie ten taki zakręt, że tyk. To będzie powiedzmy w tą stronę. Widzicie, to zakręcamy, że tutaj stawiamy. Jest to wszystko do wykonania. Trafiłem. Może mogłoby być lepiej, ale... Easy. Bo mi się tam... Ona mi się tam zblokowała. O ja. Dlatego może. Bo mi się zblokowała tutaj. Dobra. Ja się odblokuję, bo się ma jak się inaczej zblokować. W sumie i tak będą się tutaj zaraz tam wchodzić, bo muszę... Dobra. Nie po tematu. Założę może już tarczę. Żeby mieć już się jakby tam i jeszcze zacznie mi swędzić nos. Zobaczymy. Zobaczę ja w sumie, bo... No bo wiem, że oświetlenie jest takie zmienne po prostu, że z telefonu mogę sobie włączyć i włączyć to oświetlenie, ale... Chcę jeszcze zobaczyć... Ramię tak ten z tą stroną taką software'ową. Czyli te wszystkie... Software'ową taką, takie bardziej audio, no to będę wchodził powoli, ale nie teraz, nie w tej chwili, tylko ja za swoje pieniądze kupię pewnie płytę. Później procesor, co tam rodzice kupią pewnie, bo już mnie nie będzie stać. Ja kupię wtedy te rozgałęźniki, to wszystko mam tutaj, tak,
na jednym rozgłośniku mam rozgłośnik na od Xboxa jest słuchawek. Jeszcze mam rozgłośnik na to, żeby wykorzystać to po to, że jeśli no to tam to niedużo, bo muszę sobie. No to mój komputer drugi na DDR3, tak, DDR3 i się nie przesłyszał, byłem to z tym drugi. To jest mój pierwszy komputer, jaki miałem, jako to rozwijałem i tak dalej. Teraz on tak stoi, podłączę tam, przeduszkę muszę mieć do zasilania, później do VGA, bo mam tam na VGA ma. A Full HD to obsłuży, to podłączę do tego drugiego monitora i po prostu będę nagrywał odcinki, a tam będzie się montował po prostu. No stronę, że dobra, tam się zacznie montować. Spoko luz. A tom powiedzmy tam jak będzie ta po prostu ta nie mogę się wysłowić. Jeżeli będzie montował się tam odcinek, to ja tutaj ponagrywam, pomontuję i tak dalej, takie też rzeczy pirytowate. Teraz się będzie montował, później odsłucham sobie znowu, ja się zmontuję na tym komputerze, a później przerzucę ten plik na ten komputer mój i zobaczę, jeśli tutaj się dobrze to dostawię na YouTube'a. To jest taki dobry pomysł, bo ja wciąż na swojego komputera, a mógł sprawdzać, czy inne rzeczy robię po prostu, więc jest jakąś stronę dobre, to że tam, ale zobaczymy. Zobaczę ja. Jak to te rzeczy wykupię, no po prostu kupię, jak to będzie działać, jak będzie super działać, no to taka mimo to na chwilę obecną zostanie, bo będę mógł jakby tę metodę trochę używać ciągle. Nie wiem, czy to tak się wylało, czy bo ja no tak naprawdę musiałbym tutaj, bo tu się kończy tak naprawdę po prostu i tutaj no tutaj polecie, bo jest po prostu dalej. Dobra, tak po prostu tutaj, no i stąd bierzemy tu, na tą kratkę jest do tego, do tej kratki tyk. Mamy chociaż już w stronę. To mi suwa się ta woda, tak. W sumie już jesteśmy niedaleko, ale jeszcze trzeba tego. A nam kilofy już podałem, mamy już 13 minutę. A ja muszę stąd przetestować po prostu. Jeśli ta rzecz po prostu bum. Ja no teraz powinna zacząć lecieć. Nie zaczęła w ogóle lecieć? Nie, ona tu się zaczęła. O serio, i ona się tu zatrzymuje. Aha. O kurczę. Nie powiem, w całość wyrzuciłem. O kurczę, tak ja to zrobię tak na. Poprawiając tą stronę taką zepsutą. No. Ja teraz tutaj zobaczę, czy ona w ogóle tu doleci, jak się tutaj wyrzucę jedną, powiedzmy. Nie, ona. Powiedzmy po prostu, jeżeli ona będzie, powiedzmy. Czy ona tutaj po prostu wleci, czy nie? Czy ona się tam generalnie zatrzyma? Generalnie, o Jezu, ona się tu zatrzyma. Czy muszę lód jeszcze dołożyć? O nie. Lód, a jak ja lód to będę? Ja mam Slick Toucha. O kurna. Nie przemyślałem tego. O kurna.
Chyba to tutaj musimy co zrobić chyba. Teraz mam Mindfucka, bo tutaj muszę mieć lód, a jak tutaj lód stopić tak? Bo ja tutaj biom nie zmienię, o ja. Jest taki mały problem, jak z tego wynika. A pięknie, mi się musiał tu postawić po prostu. Ta woda. Jak się tutaj poleci? Czy się mnie wypchnie? Nie słyszę, jeśli to się musi dziać po prostu u mnie. Jeśli coś jeszcze nie działa. Powtarzając taki styl. Dobra. I tutaj tak zniszczymy. To jest teraz taki problem, że ja tu jakimś cudem, bo jak tu wyleję, no to tutaj mi dotąd wyleci, a tam dalej. No ja muszę mieć lód, po prostu tutaj, ja tutaj muszę mieć lód, żeby w ogóle. Czy to jakoś pop. W sumie to jest mob. Ja muszę zobaczyć na mobie. Powiem tak. Zapiszę save'a. Wejdę na cheatach z tamtego. I zobaczę. Cheatach, po prostu wejdę na GM i tam puszczę tego. Jeśli zadziała, to mam nadzieję. Że jak mnie widział, że musi tam podejść po prostu. To jest do zrobienia po prostu, bo jak to inaczej zrobić, bo dobra. To ja mógł iść do kopania będzie. Nie, bo ja kilofa nie mam. Ale się na mnie udział. Dwa strzały chciałem. Nie, ty nie musisz do mnie strzelać. Pod dachem chyba spłonisz, bo. No to się zaczyna ciekawie. W sumie ja tutaj rzuciłem tylko tą marchewkę, to się zatrzyma, nie wiem jak z mobem. Szczerze, jest to trochę zrobienie, ale muszę popatrzeć w taką stronę, czy to się uda. Bo jeśli się nie uda, to jak tu zrobić to zmienne takie, żeby to zadziało działać. Mam nadzieję, że to na mobie zadziała. Nie sprawdzałem to na mobie, więc jeśli to nie sprawdzałem na mobie, to nie mam jakby. Właśnie. Tam musi mob być i sprawdzić, jeśli moba przepchnie, no to fajnie. Ale jeżeli moba nie przepchnie, no to będzie problem. Mam nadzieję, że tą stronę uda się tak. Powiem tak. W 10 się dowiecie odcinku, by the way. Czy działa, czy nie? Teraz wejdę, zrobię kopię save'a, zapiszę. Wejdę z tego save'a, zapiszę go. Zapiszę się, zrobię kopię jego save'a. I później wezmę tam. Zobaczę tego i zobaczymy. Wezmę szybko GM'a i tak dalej, żeby go popchnął. Żeby pająk się popchnął, lub z respiku, żeby tamtem. I sprawdzimy, jeżeli zadziała. I popchnie mob, powiedzmy, tutaj gdzieś, no to spoko, no to nie musisz się bać. W sumie popchnie go, bo on ma większe hitboxy, no to i więcej zajmuje kratek i tak dalej, no to w sumie i teraz to jest takie zastanawianie, czy to się udałoby? Czy by się udało, czy nie? I teraz mam takiego mindfucka. I no, jest trochę mindfuck, bo jeżeli zadziała, spoko, luz. Jeżeli nie, no to w sumie powinno, bo mob więcej zajmuje pikseli niż to. Więcej hitboxów, coś w tym stylu. Zobaczę właśnie teraz poza tym odcinkiem, bo
Nie wiem. No po prostu nie wiem. A my co? Widzimy się na następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.